Za kilka dni tu w Warszawie odbędzie się szczyt NATO. Z tego szczytu wysłany zostanie sygnał jedności i stanowczości Sojuszu. Dotyczy to przede wszystkim umocnienia wschodniej flanki NATO. Dla rządu federalnego jest jasne, że hasło, pod jakim działa NATO, brzmi gotowość do obrony i dialog. Obydwa te filary są ważne. Dlatego Niemcy zawsze opowiadały się za dialogiem z Rosją. Przykładowo w ramach Rady NATO Rosja. Niemcy widzą konieczność umocnienia wschodniej flanki NATO w sensie militarnym. Podejmujemy odpowiedzialność na tym polu od ostatniego szczytu NATO w Newport. Po szczycie w Warszawie będziemy kontynuować, a także zwiększać nasze zaangażowanie. W roku 2015 jako pierwszy partner w NATO objęliśmy dowództwo nad nową szpicą i powtórzymy to w roku 2019. Dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę naszego personelu w Wielonarodowym Korpusie Północ-Wschód w Szczecinie. Co roku ponad 5 tysięcy żołnierzy Bundeswehry uczestniczy w ćwiczeniach w regionie. Niemcy wystawiają więc po Stanach Zjednoczonych największy kontyngent do ćwiczeń wojskowych w regionie. Ponadto Niemcy wyrażyły gotowość bycia państwem ramowym dla jednego z czterech nowych batalionów NATO w regionie. Niemiecko-polska współpraca wojskowa na ziemi, na wodzie i w powietrzu będzie stale intensyfikowana. Wszystko dorobimy z jednego powodu. Bezpieczeństwo członków NATO jest niepodzielne. Bezpieczeństwo Polski jest też naszym bezpieczeństwem.